witam Was bardzo serdecznie tym razem ze słonecznej Italii. Pogoda przepiękna jest, 16 stopni, pełna lampa, a ja przyleciałem na legendarny tor Monza, który znajduje się około 20 km pod Mediolanem. Przyleciałem tutaj na imprezę dla klientów Ferrari, na imprezę, na której mój kumpel przygotowuje się i ćwiczy do startów w przyszłych wyścigach. Auta, którymi dysponują wszyscy kierowcy dzisiaj, są dokładnie takie Ferrari 488 Challenge w wersji Evolution. Ja Wam dzisiaj taki samochód pokażę, opowiem Wam mniej więcej, z czym to się je. No i zapraszam do wspólnej zabawy. Jeździć za kierownicą niestety nie będę, ale to nic nie zmienia, bo i tak powiem Wam szczerze, sama obecność tutaj na torze, pierwszy raz w tym roku jestem na torze, sam dźwięk tych V8-ek i atmosfera, która tutaj ma miejsce, jest zupełnie niezwykła. Mam nadzieję, że uda mi się Wam ją przekazać. Zobaczcie. Zobaczcie na te wszystkie wyczynowe, wyścigowe maszyny. Więc tak wygląda tor, na którym odbywa się dzisiejsza impreza Ferrari Challenge Evo. Kierowcy są w stanie osiągnąć czas na poziomie 1,51, ale według Wikipedii Rubens Barrichello zrobił tutaj czas bolidem Formuły 1 30 sekund szybszy. Wyobraźcie sobie, że średnia prędkość F1 podczas tego rekordowego przejazdu wyniosła 260 km na godzinę, więc jest to kompletny kosmos. Mówię o średniej prędkości, nie maksymalnej, bo Monza jest jednym z najszybszych torów na świecie. To właśnie na tej prostej bolidy Formuły 1 rozwijały prędkości rzędu 370 nawet kilometrów na godzinę i tutaj dohamowywały się do 80. Ten zakręt nazywa się Grande Curve i teraz okazuje się, że według wiedzy instruktorów idzie się go kompletnie z gazem w podłodze, więc wyobraźcie sobie dohamowanie w tym miejscu do zakrętów 4-5 do szykany. Okrążenie całe ma niecałe 6 km długości, to jest mniej więcej 5800, a to są zakręty Ascari. To właśnie w tym miejscu Ascari stracił życie, no, z 70 lat temu pewnie. Natomiast najsłynniejszy zakręt, jeżeli chodzi o ten tor, to jest zakręt, z którego wychodzi się na główną prostą, nazywa się Parabolika. Zaczyna się ciasno i zobaczcie, otwiera się tutaj w kierunku tej najdłuższej prostej, na której osiągniecie maksymalną prędkość. Dzisiaj to są prędkości rzędów Ferrari Challenge 280 km, 290 nawet km na godzinę. Wspaniały, legendarny tor, za rok skończy 100 lat. Założeniem kolegi było zrobić czas poniżej 2 minut podczas dzisiejszego dnia treningowego, tak na początek, tak na rozgrzewkę. Okazało się, że udało się to już podczas drugiego okrążenia i to z mentorem na pokładzie. Niestety tym mentorem nie byłem ja. Brawo, brawo. Teraz odbywa się analiza przejazdów i będziemy patrzeć, co można poprawić. 270. You see, there is the white line. 8 km na godzinę. You start to brake just after the white line. Na prostej, yeah, za białą, like, linią należy, okay, zacząć hamować. I wish that you brake, when you go on the brake, the first moment, the first... Hamowanie lewą nogą, więc wyobraźcie to sobie, trzeba mieć to naprawdę wyczute. No tutaj kazał jechać z gazem w podłodze, na tak zwanej Grande Curve. Then here, we brake when we arrive at the panel under 50. Under 50 we break. Teraz, but again, here you break even, teraz kierowca, mentor, pokazuje, opowiada o optymalnych punktach do wyhamowania samochodu przed każdym zakrętem. And here, this we can do in fifth. Okay. We can start to break a bit later. Na których biegach przejechać poszczególne zakręty.
can start the brake here. And this one should be brake the opposite, very soft and low. Because you don't have to brake the car, you just have to slow down little by little. Okay, okay. To nie należy hamować aż tak agresywnie, trzeba to zrobić czule. Inside, there is this small house here. You see this? You watch. More and more you are approaching there. You need to focus with your eyes because this is the. Jak należy patrzeć na zakręty. You need to arrive inside the corner. Only where when. Jeżeli chodzi o bohatera dzisiejszej imprezy, to kolega ma zaszczyt zasiadać za sterami Ferrari 488 Challenge w wersji Evo, czyli w najnowszej ewolucji tego supersportowego, wyścigowego samochodu, bo ja przypominam, że to jest auto wyczynowe, stworzone na tor. Przede wszystkim, co się zmieniło w Evo, no aerodynamika. Zobaczcie na ten przedni sterzak, ultra agresywny. Auto naprawdę nie przypomina na żywo 488, nawet pisty, która wydaje się dość agresywna na ulicy. Mamy tu dodatkowo spoilerowanie, to wszystko ma swoją funkcję, wszystko służy temu, żeby to auto zrobiło jak najlepszy czas na torze. I dzisiaj na Monzy, która ma niecałe 6 km długości, takim autem można pokonać ten tor w okolicach minuty 50 kilku sekund. To jest mniej więcej 30 sekund wolniej od bolidów Formuły 1, ale nadal, umówmy się, na głównej prostej prędkości dochodzą do ponad 280 km na godzinę. No chciałem przy okazji podziękować. Zobaczcie, co się znalazło na masce tego samochodu. Ukłon w moją stronę. Ekstra potężne wyloty powietrza. Drzwi leciutkie z karbonu. Pokażę wam jeszcze samochód z tyłu. Cześć, cześć, tutaj też jestem. Nie myślcie, że jestem sponsorem, bo nie. Z tyłu kapcie ponad 30 cm szerokości. Skrzydło karbonowe jest po prostu ogromne. No i jeżeli zajrzycie przez szybkę, zobaczycie tutaj V8 o pojemności 3,9 litra, która kręci się wysoko do ponad 8000 obrotów. Moc tego samochodu to 670 koni, moment 760 Nm. Przy wadze nieco ponad 1300 kg. Możecie sobie wyobrażać, że to jest naprawdę szybki wóz. Dwa wydechy wyglądają podobnie jak w piście. Tutaj ta dziura, ona służy do tego, żeby wpiąć się powietrzem sprężonym i uruchomić podnośniki wbudowane w to auto. No, kawał wyczynowej maszyny. Ciekawostka jeszcze a propos paliwa i baku paliwa. W tym aucie mieści się aż 126 litrów paliwa. Samochód podczas ostrej jazdy pali jakieś 90 litrów na 100 km, ale kogo to obchodzi? No na pewno dzisiaj z uczestników tej imprezy nikogo. Zajrzyjmy sobie jeszcze do wnętrza Challenger Evo. No przede wszystkim, słuchajcie, jest ogromna różnica w stosunku do zwykłego samochodu w wadze tych drzwi. One wykonane są totalnie z karbonu. Tak samo zresztą jak i fotel, ultra agresywny. Głowa w kasku ma być tutaj bezpieczna. Pełne zabudowanie klatką bezpieczeństwa, co oznacza, że do tego auta nie da się wejść z gracją. Pedały mamy dwa. Hamulec podobno twardy jak beton. No i gaz. Rzecz jasna, naturalnie. I w Evo już nowa kierownica, zobaczcie, w nieco innym kształcie. To już nie jest pełna kierownica, taka jak jest w wersji Challenge, która była przed Evo. Wyświetlacz centralny, który pokazuje nam bieg, czasy okrążeń i wszystkie inne informacje potrzebne, żeby skutecznie się tutaj ścigać. No i masa różnych opcji, od traction control przez mycie przedniej szyby, mruganie, jeżeli ktoś chce kogoś wyprzedzić światłami. Ktoś nas nie widzi, poprzez cały ten centralny panel i na górze monitor od kamery wstecznej, co ułatwia pewnie podgląd tego, co się dzieje za samochodem. Dodatkowo widzę, że jest nawiew. Nie mam pojęcia, czy jest klimatyzacja
No ale zobaczcie, wyobraźcie to sobie. Totalnie wyczynowe wnętrze hardkorowego samochodu. Połowa guzików, nie jestem zaznajomiony, pewnie nie wiem do czego służą. Połowa przycisków, przepraszam. Ale jeden widzę charakterystyczny. Mamy tutaj, widzę regulacje chociażby ABS-u czy Master Switcha. Tak to z grubsza wygląda. Jest naprawdę hardkorowo. Doszliśmy do wniosku, że to auto ma niewiele wspólnego z drogową wersją 488. Raczej wspólna jest tylko skorupa, mimo że po części, przynajmniej silnik. No tak wygląda ciężarówka teamu Rosso Corsa. To właśnie w tej wielkiej naczepie kierowcy mogą się przebrać. Wciuchy wyścigowe. Ja wam pokażę, jak to wygląda. Dlaczego nie? Tylko trzeba być trochę konusem, bo tu bardzo łatwo przywalić banią o ten zowit. Ja mam wysokość oczu powyżej tego. Ja was zabiorę teraz do boksu Rosso Corsy. Pokażę wam, jak to wygląda od zaplecza. No i zaczynam od takiego miejsca, gdzie można się podpiąć do prądu, to ważne. Można popracować. Można odpocząć, bo wierzcie mi, kierowcy czy pasażerowie, bo teraz jeżdżą we dwóch, którzy są poddani tak ogromnym przeciążeniom, na pewno są spragnieni, już nawet po kilku okrążeniach. No i wchodzimy, tu jest klub programu. Nie wiem, czy to paliwo, tak przypuszczam. Przypominam, że zbiorniki w tych autach są ogromne, mają bodajże około 125 litrów. O spalanie tutaj naturalnie nikt nie pyta, paliwo pewnie wyścigowe. O, akurat mamy... widok na to, jak pan mechanik czy inżynier, przepraszam, mam nadzieję, że nikogo nie obraziłem, tankuje jedno za, sorry. Samochodów mieści się w tym boksie koło 6, to są wszystko Ferrari Challenge, chyba już zupgrade'owane do wersji Evolution. Patrzę po przednich zderzakach i dokładnie tak jest. Nierzadko pojawiają się flagi kierowców lub właśnie nawet pod lusterkiem w takim miejscu, zobaczcie, na livery tych wszystkich aut. Niektóre jeżdżą bez naklejek na dzisiejszej imprezie treningowej dla klientów, niektóre są obklejone w przeróżne, ciekawe barwy. Takie rzeczy też się niestety zdarzają, drodzy Państwo. Duże prędkości, szybki tor, szybkie samochody. No i niestety dostało się trochę temu challenge'owi. Zakładam, że kierowcy, nic się nie stało. Chcę zobaczyć jeszcze przód. No przód też, zobaczcie. Przód, czyli pewnie też i bok. Wow. Podziękować, że obejrzeliście tego vloga. Spędziłem fantastycznie dzień na jednym z najciekawszych i najszybszych torów świata. Prawie 100-letniej Monzy w pełnym słońcu, przy pięknej pogodzie. I powiem wam szczerze, nawet jako widz, nawet jako gość, który nie zasiadł dzisiaj za kierownicą żadnego z samochodów, naprawdę warto było tu przyjechać, żeby posłuchać tych dźwięków, żeby poczuć zapach spalin i żeby przesiąknąć tą włoską wyścigową atmosferą. Korzystając jeszcze z okazji, ogromne gratulacje dla mojego kumpla, który w założeniu... Nie dadzą mi powiedzieć, który w założeniu przyjechał tu, żeby przede wszystkim dobrze się bawić. Uznaliśmy, że czas poniżej 2 minut będzie naprawdę dobry, biorąc pod uwagę jego nieduże doświadczenie z samochodami wyścigowymi i z torami. Natomiast zrobił 1,53, także stary, naprawdę szacun. To jest taki czas, że zasłużyłeś na brawa.
Trzymajcie się. Dzięki. Do zobaczenia przy jakimś ciekawym aucie lub innym super evencie. Posłuchajcie.